Dzień dobry, witam w Habitat TV. Ja mam na imię Michał i jestem rzeczoznawcą majątkowym. W tej chwili zmierzam w kierunku gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ponieważ znajduje się tam pewna techniczna ciekawostka, którą chciałbym przedstawić w dzisiejszym filmie. Ale co to dokładnie jest, opowiem jak tylko będziemy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Budynek Urzędu Wojewódzkiego znajduje się za mną. Jest to budynek robiący ogromne wrażenie, monumentalny, architektonicznie bardzo ciekawy, jednak to nie on jest bohaterem dzisiejszego filmu, bo główną bohaterką dzisiejszego filmu jest winda, która znajduje się w tym budynku. Dlaczego ta winda jest taka ciekawa? Po pierwsze, nigdy się nie zatrzymuje, po drugie, wsiada i wysiada się do niej w biegu. Jest to dźwig okrężny, tak zwana winda paciorkowa lub inaczej paternoster. Polega to na tym, że kabiny są przyczepione do łańcucha i ruszają się cały czas po okręgu. Przez to możemy do niej wsiąść i wysiąść na każdym piętrze, na którym chcemy, natomiast musimy zrobić to w biegu. Tego typu windy były bardzo popularne w początkach XX wieku właśnie w budynkach użyteczności publicznej, ze względu na swoją przepustowość. Niestety, jak pewnie można się domyślić, nie spełniają już standardów typowych dla dzisiejszych czasów. Na przykład korzystanie z takiej windy przez osobę niepełnosprawną jest skrajnie utrudnione, bądź w niektórych wypadkach nawet niemożliwe. Postaram się teraz wejść do urzędu i znaleźć miejsce, w którym ta winda się znajduje. Nie jestem pewny, czy mi się to uda i nie jestem pewny, czy ta winda znajduje się w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich. Dlatego postaram się być bardzo dyskretny, bo nie chcę nikomu przeszkadzać i nie chcę też zostać z tego urzędu po prostu wyrzucony. Będziemy dalej szukać windy. Jest i winda. No to pora się przejechać. Przejazd przez strych, bezpieczny, stać spokojnie. Jestem spokojny. O, przesuwamy się na bok. I znowu, tym razem zjechaliśmy na piąte piętro, zamiast wjechać. Przez parter. Przejazd przez piwnicę bezpieczny. Stać spokojnie. Stoimy spokojnie.
Tu widać konstrukcję, dlaczego to się nazywa windą paciorkową. I znowu wracamy na parter. Idziemy do góry jeszcze raz. Jesteśmy teraz na 5 piętrze i możemy zaobserwować, jak winda przesuwa się dookoła. Jak ruchem okrężnym kursuje góra-dół. Super ciekawa sprawa. Nie rozumiem tylko, czemu ktoś takie brzydkie jarzeniówki tutaj pomontował przy takiej zabytkowej windzie. Kompletnie niezrozumiała sprawa dla mnie. Udało się. Misja zakończona sukcesem. Mam nadzieję, że film się podobał, że winda się podobała przede wszystkim. Cóż, do zobaczenia!